Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, to jest czternasta edycja konferencji Country Risk w Polsce, w Warszawie, którą mamy okazję organizować. Chciałbym serdecznie przywitać naszych klientów, partnerów biznesowych, ale także. Prelegentów i, i panelistów, którzy no myślę, że bez nich nie, nie, nie mielibyśmy tak dobrej konferencji, jak, jak co roku jest. Proszę Państwa, 2018 był, wydaje się, bardzo dobrym rokiem. Rokiem, który przyniósł od strony makroekonomicznej wzrost 5,1% wzrostu PKB, czyli wzrostu, którego nie mieliśmy od 10 lat. Ale patrząc troszeczkę od strony przedsiębiorców, tak jak przedsiębiorcy analizują, to był rok także pewnych wyzwań. Przeprowadziliśmy w KOFAS ankietę płatności i powiedzieliście nam Państwo, że czekacie po terminie płatności prawie dwa miesiące na zapłatę. To jest bardzo, bardzo długi okres. W 2018 wzrost upadłości i restrukturyzacji wzrósł o 10%. To był kolejny rok wzrostu w 2017-16. Prawdopodobnie w 2019 ten wzrost będzie też około 10%. W zeszłym roku mówiliśmy i, i, i się te prognozy sprawdziły, że mamy problem, czy mamy wyzwanie, Wyzwanie z rosnącymi płacami. Rotacja pracowników zwiększa się. Płace, tak jak podał ostatnio GUS, wzrosły o 7,6% przez ostatnie 12 miesięcy, licząc od lutego tego roku. Jest to wyzwanie dla przedsiębiorców. Co dalej? Wiemy, że Unia Europejska ma, ma ten szczyt koniunkturalny za sobą. Nasz największy partner handlowy, czyli Niemcy, Prawdopodobnie ich, ich wzrost PKB będzie już znacznie niższy niż to był w 2018, czyli na poziomie około 0,8%. To wszystko powoduje, że 2019, ten rok, który jest też rokiem wyborczym, nie będzie tak, tak dobry od strony makroekonomicznej, jaki był 2018. W 2019 KOFAS szacuje, że osiągniemy wzrost na poziomie około 3,9%, ale dalej te wyzwania, o których powiedziałem wcześniej, pozostaną. Dalej wyzwania z pewną niepewnością dotyczącą sytuacji prawnej czy sytuacji podatkowo-prawnej funkcjonuje w Polsce. Z tym się zmierzamy i wiemy, jakimi rozterkami Państwo musicie się spotykać na co dzień. O tych rzeczach, jak również myślę, że, że o innych będziemy rozmawiali na dzisiejszej konferencji, która tradycyjnie jest podzielona na trzy części. Część międzynarodową. Można powiedzieć, że zaczynając od analizy geopolitycznej na świecie, zabierzemy też Państwa kolejny raz w podróż dookoła świata, pokazując mapę ryzyka na świecie, gdzie. Ta, ta moralność płatnicza jest lepsza, gdzie jest gorsza. W drugiej części skupimy się na Polsce. Poprosimy i to będzie pokazane będzie przedstawiona analiza sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jak również w drugiej części będzie o nowym, nowym, nowym po trzech latach prawie restrukturyzacyjnym. No i na sam koniec nowa część. Trzecia, drogi do sukcesu, i będziemy mieli dwóch wspaniałych mówców. W pierwszej części pan prezes Henryk Orfinger pokaże, opowie długą i bardzo dobrą, świetną historię firmy kosmetycznej dr Irena Eris, która no w takich czasach komunizmu, bo w 1983 roku rozpoczęła swoją działalność. Wydaje się, że z perspektywy krajów Unii Europejskiej, czy świata, to nie jest odległa przeszłość, ale pamiętamy jak ciężko było w tamtym okresie. No i na sam koniec... Jurek Owsiak, wszystkim nam dobrze znany, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w pewien niedzielny ranek, czy, czy niedzielę w styczniu każdego roku od 27 lat, jednoczy tysiące, jak nie miliony Polaków, zbierając olbrzymie datki. W zeszłym roku, w zasadzie w tym roku, przepraszam, pamiętacie Państwo, ponad 120 milionów złotych, opowie swoją drogę i drogę fundacji do sukcesu, bo to jest olbrzymi sukces, jaką przeszedł przez ostatnie 27 lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że jesteście Państwo z nami w ten wiosenny dzień. Życzę dobrej konferencji, dobrych relacji, nowych relacji biznesowych. No, i aby ten dzień dał też nowy, nowy powiew świeżości, aby zmieniać swoje przyzwyczajenia i szukać nowych rozwiązań. Chciałbym na scenę zaprosić szefa regionu Europy Środkowo-Wschodniej w grupie KOFAS, Declan Daly, który wygłosi słowo wstępne. Declan, statek is yours.